ponieważ ja spotkałem się z Państwem, Państwo przyszli tutaj, aby posłuchać słowa, ale wierzę, że nie będzie nie tak tym, skoro ja zajmuję się muzyką, abyśmy mogli usłyszeć jeszcze kilka dźwięków. Nie będę przeprowadzał Państwa przez cały progres tej książki, bo musielibyśmy tutaj dłużej zostać, ale pokażę Państwu za pośrednictwem naszych uczennic, jak mogą zabrzmieć ćwiczenia w wykonaniu takim już bardziej profesjonalnym przez bardzo profesjonalne pianistki. Ja może zaproszę tutaj do nas dwie nasze uczennice. Proszę Państwa, pierwszą naszą uczennicą, która w ogóle dotarła do szkoły w 2009 roku, była Dominika Moskal. Chodź Dominika do nas. Gdzie jest Dominika? Nie ma Dominiki, zaraz się pojawi. Jest Dominika. Witaj Dominika. Dzisiaj jest troszeczkę niedysponowana, bo proszę Państwa, zobaczcie, co się stało. Akurat przed samym naszym spotkaniem palec został zmiażdżony, ale myślę, że jakoś to się wszystko uda. Dominika jest naszą pierwszą uczennicą. Dominika, ale może Iza, chodź tutaj do nas też również. Chodź, chodź, to jest nasza druga uczennica, Iza Strong. Proszę Państwa, żeby móc przejść przez zestaw tych ćwiczeń, potem my stanowimy tak zwaną szkołę pierwszego stopnia i one są tak jakby absolwentkami naszej szkoły, udało im się dostać do szkoły profilu wyższym, do drugiego stopnia. Dominika już w tym roku skończyła, obroniła tytuł, jest już dyplomowanym muzykiem. Iza jest w klasie już trzeciej już, proszę Państwa, to już jest potężny wyczyn, to już jest... Tak jakby porównać do szkoły średniej, to już jest liceum. Czyli to nie jest małe dziecko, prawda? Tylko to już jest młodzież. I chciałbym za pośrednictwem naszych uczennic pokazać Państwu, jak mogą te nasze ćwiczenia w tej ostatniej fazie zabrzmieć. Może poproszę pierwszą Dominikę, aby zagrała nam ćwiczenie Piosenka Partyzanta. A my sobie zobaczymy. Super, Dominika. Jak Państwo widzieli, interpretacja, dynamika, głośniej, ciszej, to już wymaga określonej wprawy w graniu. Iza zaprezentuje nam ćwiczenie, siądź Iza. Nazwaliśmy je na lodowisku. Tutaj mamy inny problem. Mamy problem tak zwanej trioli, czyli na jedną nutę musi wypaść trzy nuty. Bardzo skomplikowany układ. Mówię oczywiście o małych dzieciach, bo dla takich profesjonalistów to już nie ma problemu. Także zobaczmy, jak brzmią dźwięki, kiedy stosujemy trzy dźwięki na jeden. Thank you.
pięknie. Jeszcze mamy jeden utwór, jeszcze dwa. Dominika zagra dla nas ćwiczenie już 90. Ćwiczenie jest, proszę Państwa, 101. To tak jakby już z końca. To jest ćwiczenie zatytułowane Powrót do domu. Tam również pojawiają się już układy akordowe. To też stwarza małym dzieciom problem, ale przegrywając, tak jak powiedziałem, po kolei, dochodząc do tego, można już takie ćwiczenie zagrać z taką dużą swobodą i kiedy jest ten progres, dziecko się nie frustruje, nie ma stresu podczas grania, że dostając następne ćwiczenie jest problem, że nie wiem, jak to zrobić. Wystarczy, że przekręci kartkę i już wie, co jest, dlatego że następna kartka jest praktycznie bardzo podobnym ćwiczeniem, tylko z dodaniem jednego trudniejszego elementu. I to nie jest zaskoczeniem. Powrót do domu, Dominika Moskal. Super, bardzo dziękujemy. Jak widzą Państwo, wszystkie te ćwiczenia, które Państwu prezentujemy, nie mają charakteru wyczynowego. To nie chodzi o to, żeby tam był wyczyn. Chodzi o to, aby w pewnym spokoju mieć przyjemność z grania. Kiedy małe dziecko rozpoczyna swoją naukę i dochodzi do takiego poziomu, ono potrzebuje bardzo powolnym tempie rozwijać się, a ćwiczenia, które ja proponuję, one są właśnie w charakterze spokoju. Więc zazwyczaj każdy ćwiczy, czy wykonuje utwór, każde dziecko, w bardzo spokojnym tempie. I te tempa powodują, że nawet grając bardzo wolno, to te ćwiczenia mają brzmienie i są na tyle przejrzyste, że mogą się podobać. Ostatnie ćwiczenie, które Państwu zaprezentujemy, to jest ćwiczenie 87 z książki zatytułowane Zaduma. Thank you.
Izabela Strong. Duże brawa, proszę Państwa. Dominika Moskal. Zapamiętajcie Państwo te twarze. To są dziewczyny, które będą Janów promować i będą tworzyć. Patrzcie, jedna ciemna, druga jasna, prawda? Nie wspaniałe to jest. Także zapamiętajcie Państwo te nazwiska. Dominika Moskal, Izabela Strong jako jadowianki, które po raz pierwszy grały z naszej książki i wykonały te utwory, za co Wam serdecznie bardzo dziękuję. A ja oddaję głos.